Nie wiem, czy to musi minąć pokolenie, może tak, ale i to nie, na pewno to się nie zdarzy tak zaraz, ale ważne, żebyśmy by zalegalizowali intelektualnie to, że można o tym wszystkim myśleć w trochę inny sposób i nie jest to kategoria utopii w takim rdzeniowym rozumieniu utopii jako miejsca, którego nie ma. Jest takie pojęcie heterotopii, to znaczy takich miejsc, modeli, w których jednak na małą skalę rzeczy są możliwe i myślę, że tego bardzo się będziemy uczyć. Duża część tych rzeczy, które ja teraz opowiadam jako innowacje, to w istocie są, mówię teraz jako socjolog, antropolog, to są retroinnowacje. Chyba Max Weber, który opisywał cud rynku, określił go dokładnie jako cud, że to się mogło zdarzyć, ale wcale nie musiało się zdarzyć i my jako wspólnota w sensie społecznym, socjologicznym, antropologicznym znacznie dłużej praktykowaliśmy zupełnie inne protokoły, protokoły wymiany, daru, odwzajemnienia i tak dalej, różnych form kooperacji, różnych form także autarki, to znaczy takiego urządzania spraw, włączając to choćby zakony, które bazowały na pojęciu niezależności jako suwerenności. Istotą rynku nie było to, żeby uzyskać jak najwięcej, to jest rodzaj, powiedziałbym, dewiacji, natomiast istotą, zresztą ksiądz o tym wspominał, to jest czy w Ewangelii, czy w etyce nikomachejskiej, pieniądze są po coś. I chyba dobrze sobie zadać pytanie, po co one są, zresztą to bardzo nas teraz uczy, jak mówi filozof, rzeczy, które masz, posiadają też ciebie. I pytanie, czy lepiej w tych trudnych sytuacjach dają sobie radę ci, którzy mniej w jakimś sensie posiadają, czy ci, którzy posiadają więcej. Oczywiście trzeba by rozmawiać o tym, czego posiadają. Ale na pewno dla ludzi biznesu, dla tego pokolenia także mojego, to jest takie pytanie, po co ten rynek jest i gdzie w nim są wartości, bo to jest bardzo, bardzo ważne.